Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku. No jak wspominałem, będzie relacja z Orki na dwa zestawy. Lecimy z Łukaszem, nadrabiamy oczywiście czas, ponieważ mamy już 23 dzień sierpnia. Rzepak już powinien być w ziemi, ale niestety są to czynniki niezależne troszeczkę też i od nas. Dlatego postanowiłem, że aby troszeczkę znowu nadgonić czasowo i z hektarami, wynajmujemy po raz kolejny traktor z pługiem z firmy AgroSharing. Takie działanie było podjęte w tamtym roku, opłaciło się, sprawdziło się, więc stwierdziłem, że trzeba to po prostu powtórzyć i wziąć maszynę po to, aby wykonała swoją robotę i uciekała oczywiście do innego potrzebującego, jak to się mówi. Słuchajcie, w zestawie mamy pług czteroskibowy Quemmeland 150S, znany myślę z ubiegłorocznej relacji, czteroskibowy, także praktycznie to samo, które ciągnie za sobą Łukasz, tyle że po prostu młodszy model. No i oczywiście tym razem koń pociągowy, również z rodziny serii M, ale tym razem moc wyjściowa to 195 koni. Dlaczego taka moc do takiego pługa? Ano mianowicie dlatego, że jest jakiś pomysł na tego typu traktor, więc chciałem sprawdzić, jak to będzie wyglądało. Specjalnie podpasowałem sobie poniekąd skrzynię i takie wyposażenie, o którym myślę, ale myślę, że na tym dywagacji oczywiście skończę, ponieważ do tematu wrócimy jeszcze w późniejszych czasach, kiedy gdzieś te plany będą troszeczkę szersze i większe, więc wtedy nieco więcej zdradzę. Na tą chwilę 195 koni pod maską, jak widzicie w nowych seriach M zginęły Wam po prostu zegary, pulpit z przed szyby, mamy tylko kierownicę, no i słupek z rewersem, kierunkowskazy, światła, stacyjka poniżej i tutaj mamy jeszcze wycieraczkę i na tym generalnie się kończy, bo wszystko przeszło na boczny panel, na którym widzimy obroty, prędkość, poruszanie się biegiem, podstawowe ikony, jak kierunkowskazy, błędy, inne rzeczy, które będą się wyświetlać. No i oczywiście wskaźniki poziomu paliwa, AdBlue, wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej i oczywiście ważny w tych modelach wskaźnik poziomu płynu hamulcowego, jak dobrze widzę, tak. No i pod spodem oczywiście cały monitor pracy ze wszystkimi stronami, czyli to też jest już dość bardziej rozbudowane jak w tych starszych wersjach, którą oczywiście mamy w tamtym 6170M. Traktory tego typu są już przygotowane pod nawigację. Boczny słupek z szybkim podpięciem wiązki, do tego uchwyt na monitor. Także generalnie, gdybym chciał wyciągnąć swój zestaw z traktora, podkładam go tutaj i jadę. Nie byłoby problemu. I na tym moglibyśmy w zasadzie taką krótką relację zakończyć. No i tak Wam jeszcze dopowiem, jak to wygląda tutaj w ogóle w środku. Także mamy tutaj boczny panel sterowania, sterujący praktycznie wszystkim, światła, wałek, koguty, sterowanie prędkością wentylatora, jakimiś tam też temperaturami, dodatkowo panel przyciski sterujące wyświetlaczem, dodatkowo też szybko możemy przejść w konfigurację silnika lub też skrzyni czy układu podnoszenia, więc tutaj mamy podstawowe przyciski, oczywiście pokrętło, które będzie służyło nam do zmiany strony pracy w tym momencie. No i cóż, skrzynia, mamy tutaj autokład, czyli ona różni się tym od naszej, że zmieniają się tu po prostu półbiegi dodatkowo, automatycznie można to robić albo ręcznie, albo w formie automatycznej, wtedy traktor będzie sobie dostosowywał do obrotów dany półbieg. No uważam, że w transporcie fajna sprawa, czy tam w jakichś lekkich uprawach. No tym razem Orka nam nie idzie dość łatwo, ponieważ to jest glina, więc wolę mieć sam kontrolę nad zmianą przełożenia. Dodatkowo włączanie tylnego wałka, tu pewnie byłby włączanie wałka z przodu. Podstawowy panel sterowania trzypunktowym układem zawieszenia, czyli mamy tutaj wysokość, opuszczanie. Dodatkowo mamy dwa przyciski szybkiego podnoszenia, szybkiego opuszczania. No i jak wspomniałem wcześniej, traktor przygotowany pod nawigację, czyli przycisk auto
który bezpośrednio będziemy włączać wyzwalacz prowadzenia równoległego. Tutaj mamy przyciski żółw zając, czyli zmieniamy właśnie tu biegi. No i dwa zakresy takiego, można powiedzieć, tempomatu, który możemy sobie ustawić dane obroty i tym przyciskiem teraz na przykład obsuwać się wcisnę jedyneczkę. Nie dotykam żadnego gazu. Ten traktor ma ustawione obroty 1650 i tak będzie jechał, aż nie zwolnię tego przycisku. Fajna sprawa, chociaż przyzwyczajony jestem w naszych traktorach, że sobie ustawiam tą maksymalną granicę prędkości i sam dostosowuję, czy tego gazu chcę więcej, aby tej górnej wysokości nie przekroczyć. Tu jest o tyle dobrze, że jak nacisnę gaz w podłogę, no to ona automatycznie mi tych obrotów zwiększa. Nie wiem, czy to idzie na plus, czy nie, muszę się do tego jakby przyzwyczaić. Myślę, że chyba jest to dobrym kierunkiem. No i co nam zostało? Zostały nam rozdzielacze, czyli mamy dwie pary miast hydraulicznych. Trzy pary, przepraszam. Mogłyby być one zastąpione od razu też elektrozaworami, więc to taka tutaj jest już kolejna opcja w tych M-kach, że jest albo tak, albo tak. Kiedyś takich opcji nie było. Był to traktor po prostu w jednej stałej konfiguracji i koniec. Tutaj dodatkowo przymocowałem sobie oczywiście tak po januszowemu CB radio, żeby mieć kontakt z Łukaszem, natomiast zmieniamy też tutaj prędkości obrotów wałka z 1000 eko na 1000 i na 540. Dodatkowo mamy też jakiś tam uchwyt na napój, takie tam pierdoły, zapalniczka. No i tutaj jak widzę, możemy też się podpiąć bodajże monitorem. O, troszeczkę muszę zwolnić, bo przesadziłem z prędkością. Na tej glinie tak łatwo nie jest. Możemy chyba też tutaj się podpiąć z monitorem, bo widzę, jest to samo gniazdo i chyba gniazdo do kamery jeszcze dodatkowo, ale nie chcę wnikać, niech się specjaliści wypowiadają, nie używałem, także domniemywam do tego radyjko wbudowane fabryczne z bluetoothem, tylna wycieraczka. No i co, i w zasadzie słuchajcie, tyle. Tutaj dwa schowki, tu pewnie mogłaby być też lodóweczka w jakimś tam dodatkowym wyposażeniu. No i siedzenie, słuchajcie, pasażera. Mam takie wrażenie, że ta kabina została, słuchajcie, troszeczkę poszerzona, jest tutaj dużo więcej miejsca, więc już tak nie ma takiego ścisku jak w tej naszej starej M-ce, żeby, wiecie, gdzieś tam pomniejszyć ten traktor, czyli zostało to wszystko troszeczkę wydłużone. Jedna stała szyba, drzwi są chyba też troszeczkę szersze jak w tamtym, ale nie jestem pewien, trzeba by było to pomierzyć. Boczne szyby też są troszeczkę innego profilu, no a tył się praktycznie, słuchajcie, nie zmienił. Także to tyle, mniej więcej ze środka kabiny, jakbym wam mógł tutaj to zobrazować, jak wygląda. Szkoda mi teraz czasu, żeby opisywać traktor z zewnątrz. Natomiast będę miał jakiś może przestój, albo skończymy te pole, to nieco więcej opowiem, jak to wygląda po prostu już z zewnątrz, z bliska. Czy są jakieś nowości, zmiany w stosunku co do starych M-ek. Na razie działamy, chcemy jak najszybciej skończyć tą działkę, ponieważ ucieka nam niestety czas. Więc widzimy się w dalszej części relacji. Słuchajcie, jeszcze w międzyczasie wam dopowiem, dlaczego akurat ciągnik takiej mocy. No bo w tamtym roku miałem 155. Uważałem, że do 4-skibowego pługa jest to jak najbardziej adekwatna moc. Ani jest jej za dużo, ani za mało. Także traktor sobie dobrze radzi. Natomiast, żeby w tym roku mieć porównanie do naszej M-ki, która, no, nie ukrywając, brzydko mówiąc, była kręcona, ale uważam, że to akurat było na plus, bo ze 170 koni zrobiliśmy 203. W tym modelu, w tej 195, maksymalna moc może być 205 koni, czyli generalnie poruszamy się w tym samym przedziale mocowym, ale zależało mi, aby właśnie jeden i drugi traktor był z tym samym pługiem na tej samej działce. No i oczywiście z tą samą mocą, no i też z tą samą skrzynią biegów, no bo to też w jakimś tam stopniu ma znaczenie, jeżeli chodzi o czas pracy, przygotowanie traktora i spalanie przede wszystkim paliwa też, więc to jest taką podstawą. No i generalnie jak sobie tak liczymy z Łukaszem, fakt też jest taki, no traktor niby jest na dotarciu, no bo przekroczyłem 100 godzin, za chwilę ma przyjechać serwis i wymienić w nim tutaj wszystkie oleje, filtry, które tam są wymagane na tym etapie. Niemniej jednak, no tam się zawsze mówi, że na dotarciu jest to troszeczkę inaczej. Więc mówię, spalanie, jeżeli chodzi o paliwo, między M-ką naszą a z wypożyczoną jest pół litra na hektar, czyli ja palę jakieś
17,5 litra Łukaszowi wychodzi 17. Czyli no, w gruncie rzeczy to te pół litra to jest w zasadzie żadne porównanie. To jest praktycznie ten sam poziom. I właśnie zależało mi, czy te nowe traktory nie zostały w jakimś tam sposobie okradzione z pewnych rzeczy i czy te spalanie nie wygląda inaczej. Więc też mi właśnie zależało, jak to się po prostu sprawdzi. A jeżeli chodzi, słuchajcie, o nasze gospodarstwa, to powiem wam, taki trzeci traktor jest nam potrzebny. To właśnie takiej samej mocy, czyli musimy mieć trzy traktory mniej więcej w granicach 200 koni, ponieważ no, dajmy na to, nie daj Boże, coś się wydarzy z jedną maszyną i w gruncie rzeczy stoimy z robotą, a tak naprawdę ta trzecia będzie w zastępstwie oczywiście, ale będzie też wykonywała kolejne zadania, tak jak na przykład na tej działce już może iść na przykład wałowanie, czyli kolejna osoba wałuje sobie po prostu tą orkę, gdzie dwa traktory wykonują orkę w jednej chwili, więc jesteśmy w stanie to ogarnąć. I tutaj domniemywam, moglibyśmy uderzyć już w dużo większą maszynę, w dużego większego konia. Oczywiście byłoby to jak najbardziej wskazane już na tym areale, jaki posiadamy, ale to już się wiąże, słuchajcie, z wymianą konkretnego parku maszynowego, no bo nie ukrywając, do 300-konnego ciągnika szkoda byłoby zaczepić 4-metrową talerzówkę, czy 4-skibowy pług, czy 3-metrowy siewnik, bo no to nijak się ma wtedy do efektywności danego traktora. Więc na razie chyba jesteśmy bliżej tego, aby dorzucić jeszcze trzeciego takiego konia pociągowego, który docelowo pójdzie gdzieś już potem do rozsiewacza, czy do opryskiwacza. Bo jak już będziemy się decydować na jakiś większy model, no to siłą rzeczy idzie do wymiany cały park. I teraz pytanie, czy wystarczy jeden traktor, czy najlepiej mieć dwa już 300-konne, które będą też częściowo wykonywały uprawę bezorkową, czy się... No to jest właśnie taki dylemat gospodarstw jak nasze, co tak naprawdę zrobić. Ale jak to się mówi, jak się pewnego kroku nie wykona w przód, no to tak naprawdę będzie się cały czas w koło komina kręcić bez większego postępu technologicznego. Ale uważam, że w dobie jakiegoś tam kryzysu, który możemy dziś zaobserwować na naszym rynku rolniczym, to zasadność dobrania takiego trzeciego traktora o takiej samej mocy, myślę, że chyba będzie najbardziej adekwatna i w tym kierunku gdzieś tam po prostu zmierzamy, dlatego też korzystając z opcji agrosharingu, tym samym, słuchajcie, możecie sobie przetestować konkretną maszynę, która by wam po prostu pasowała i czy faktycznie to jest to, czego byśmy oczekiwali od zakupu. Ewentualnie można się pokusić o jakieś tam inne doposażenie, bo już wiadomo, kupując nowy traktor, no to wybieramy maszynę pod siebie. No w większości przypadków wiem, jak to jest, że idziemy na plac, cena jest kusząca, bierzemy to, co dany dealer ma na placu, spadamy, podajemy sobie część i koniec, tak? A potem jest tylko, mogłem wziąć, albo mogłem dopłacić, teraz widzę, że to niedużo, więc powiem wam, że warto najpierw spróbować, warto przetestować, zobaczyć, czy to jest to, co chcemy, no i potem dokonać zakupu. Także tutaj John Deere naprawdę wyszedł z bardzo fajną opcją. Najpierw wynajmij, potestuj, sprawdź, a potem po prostu przygotuj się do zakupu, no i koniec. Uważam, że to wychodzi naprawdę na plus i nie ma co żałować. A widzę, że co dwa traktory na polu to dwa traktory, co dwa pługi to dwa pługi. Zawsze to jest jeden przejazd, po prostu więcej. Fakt, że jest dwóch operatorów, ale w gruncie rzeczy powiem wam, że coś się nawet dzieje, no to zawsze jest ta druga osoba. Zresztą, jak już z przymrużeniem oka mówiąc, jakieś tam zasady bezpieczeństwa i higieny pracy mówią o tym, że czy to jest pracownik, czy jakakolwiek osoba pracująca w polu, czy na jakiejś budowie, no już teraz bardziej się patrzy na to, aby były dwie osoby, bo coś się dzieje z jednym, zawsze ta druga osoba jest w pogotowiu. Myślę, że to już zaczynają się robić takie standardy. Musimy jednak dbać o to swoje bezpieczeństwo. Człowiek ma już coraz więcej na głowie, myśli o w głowie ma dużo więcej kwestii do przemyślenia, no i po prostu czasami zdarzają się pomyłki, no i na te pomyłki też trzeba zwracać uwagę. Taka moja krótka wypowiedź, no nie wiem, jak wy tam do tego podchodzicie, ale raczej to bezpieczeństwo powinniśmy stawiać
na tej pierwszej linii oporu. No a tu mała odskocznia od tematu uprawowego. Zakończyliśmy ostatni kawałek zbóż w tym roku. Jedziemy jeszcze tam kawałek grochu jest, także będzie do rozsiewu. A ja mam, słuchajcie, spore wyzwanie, bo mam pełne dwie pronarki i małego 64-30. Także próbujemy się wygrzebać stąd. Będzie ciekawie. Wdmuchamy sobie od razu powietrza. No dobra, próbujemy. Brakuje tu mocy. Z przełożenia C nie dało się ruszyć. Dawaj, dawaj, Janusz. Grzeb tutaj na tym piaseczku i grzeb. Dał radę, 125 koni. Także całkiem spoko. Dobra, lecimy 8 km, słuchajcie, do domu. Także mogę po części powiedzieć, że żniwa 2023 dobiegły u nas końca. Gdyby nie siew rzepaku, już bym myślał o dożynkach. Ale na razie obowiązki. Także lecimy, słuchajcie, na gospodarstwo. Odczepiamy się i wracamy z powrotem do uprawy. Ogólnie jeszcze plan działania jest taki, że Łukasz zaczepił się M-ką z agro-sharingu do siewnika, także sieje Porsche'em. Nasza M-ka poszła do talerzówki, żeby doprawić jeszcze tą glinę, która niestety jest udręką na tej działce. No a ja kończę, słuchajcie, wałowanie, tak żeby to jeszcze ubić, zagęścić i nie oddawać tej wilgoci do atmosfery. No i zakończam wałowanie, biorę się za rozrzutnik i lecę z kolejną działką z obornikiem, także ambitny plan. Nie wiem, czy uda mi się dzisiaj wszystko zrealizować, no ale najważniejsze jest to, że siew idzie, także rzepak trafia do gleby, więc będziemy mogli liczyć na schody. Także zmierzamy do domu, szybki przeskok, a miała być prezentacja jeszcze M-ki. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Zawsze, słuchajcie, zastanawiałem się, jak pokazują te różne wypadki z udziałem ciągników rolniczych i przyczep. Że gdzieś tam ciągnik nie wjechał, gdzieś się wywrócił, gdzieś coś tam. Ale to chyba tylko po prostu ze względu na niezachowanie ostrożności na zakrętach. To jest ciągnik, który waży jakieś 5,5 tony, no niech będzie nawet i te 6. Ciągnie za sobą, słuchajcie, zestaw, bo no 12 ton niech będzie żyta na każdej, czyli 12 i 12, 24 plus 5 ton każda przyczepa waży, czyli dycha. 34 tony mamy za sobą, czyli analizując siłę ciągu do siły utrzymania, chociaż to tak się nie nazywa, ale to tak można sobie wyobrazić, na te 6 ton. 35 ton pchanego materiału, pchanego ciężaru, który mamy, słuchajcie, za sobą. To siłą rzeczy, jakbyśmy nie uważali, nadmierną prędkością nie jesteśmy w stanie wyhamować, bo ta masa z tyłu nabiera dodatkowej prędkości i pcha ten traktor. On jest po prostu lekki. No i wiemy, no hamulce oczywiście mamy, to jest podstawa, ale czy to wystarczy przy dużych prędkościach? No nie bardzo. Ja jadę 20 na godzinę. I powiem wam, że Janusz ma co ciągnąć. No teraz mu trochę przegazowałem, żeby było słychać te 4 cylindry. Jeszcze jedna górka przed nami. Zobaczymy, czy nie da plamy. No i mamy, słuchajcie, pierwszą góreczkę, o której mówiłem, gdzie trzeba obserwować prędkość, aby przyczepy nie zaczęły nam rozpędzać, słuchajcie, traktora, bo to
to by oznaczało, że po prostu oddajemy bezwładnie kontrolę nad pojazdem. Aż się prosi, żeby z tej górki przycisnąć, rozpędzić się pod kolejną górkę i mieć siłę na podjechanie. Ale tak łatwo nie jest, bo można fikołka zrobić. Także teraz dopiero się rozpędzamy i próbujemy wycisnąć z tych 124 koni jak najwięcej. Słuchajcie, żniwa zakończone, jeden problem z głowy, teraz już niech pada, leje, chociaż nie, niech nie leje, bo rzepak zaklepie, ale niech pada. Już jeden problem z głowy, także człowiek troszeczkę będzie miał spokojniejszą głowę i odetchnie. No tu widzicie, Łukasz sieje, M.com za Gruszelinko, tak jak mówiłem, tam dalej w tle Tomek talerzuje, także szykuję mu kolejne kawałki do siewu. Krzaczory nie widać. No a tam dalej Pierka stoi całym, także rozłożymy jeszcze kombajn na grochu. Niech sobie dziadek spokojnie kosi. Ja odstawię przyczepy i wracam do uprawy. Także BGR puchajcie dzisiaj w akcji. Słuchajcie, na gminie Trawno. Nie ma co. Szkoda, że nie mam zbliżenia, bo bym wam zrobił. Jedzie jakieś 8R i też ciągnie takie, no, dwie czternastki można powiedzieć. A ja przyjechałem sobie małym Jaszkiem do swojej R-ki. Będziemy wałować. No a traktor tutaj mam po to, jak zadzwoni, że już ma koniec, to od razu wózek zabiorę. Będzie ciężko tam kombajnem wywinąć z tym wózkiem. Tak muszę mu pojechać pomóc złożyć. Łukasz tam, jak widzicie, sobie ładnie sieje. Także dzisiaj bez problemu te 8 hektarów pociągnie i myślę, że tutaj z piątkę, szóstkę zrobi jeszcze na tej działce. Więc biorę się za uprawę. Tomek cały czas talerzuje. Bardzo, bardzo ambitny tydzień praktycznie. Od niedzieli już się zaczął, taki przedwstępny. Podziałaliśmy, słuchajcie, z obornikami. O, szukałem widelca do obiadu. Żonę opierdzieliłem, że mi nie dała. A widelec tu się skitrał. No trudno, tak też bywa. Czasami ktoś musi czasem opieprz dostać profilaktycznie. Też tak macie? Ok, odbiegam od tematu. Palimy maszynę. I lecimy z wałowaniem. No moi drodzy, dzieje się w dzisiejszym odcinku. I tak, żeby jakoś sensownie zakończyć dzisiejsze nagranie, to tak wam tutaj jeszcze pokażę. Z zewnątrz LEDy w 6195M. Praktycznie wszystkie światła poza pozycjami na LEDzie, czyli full opcja. Ładnie to świeci, naprawdę. Robi wrażenie. Łukasz sieje, a ja dojechałem z drugą talerzówką, moim mandamikiem
i pomagam tutaj Tomkowi z doprawianiem tej gleby jeszcze, czyli poprawiamy tą glinę. Mimo że to było wałowane, słuchajcie, to no trzeba tutaj kilka poprawek jeszcze wprowadzić, więc lecimy z Tomkiem na dwie talerzówki po to, aby jak najszybciej to skończyć. No i jutro ruszamy z obornikiem na kolejną działkę na Podegrodziu, 23 hektary mamy do zagnojenia, także presja czasowa jest. Łukasz sobie w tym czasie będzie spokojnie siał. Jak posieje, przyczepi się do pługa, no i będzie dalej orać. Godzina 22:21, także się nie poddajemy, lecimy ostro z tematem. Czasami, tak widzicie, w roku bywa kilka dni, że trzeba niestety spiąć dupę i jechać z tematem po prostu, żeby potem mieć głowę spokojną. Na weekend jakieś deszcze zapowiadają. Fajnie byłoby, gdyby ten deszczek popadał właśnie już na rzepak, który jest oczywiście w glebie, więc będziemy wtedy bardziej spokojniejsi o wschody. Więc taki plan jest. No dobra, to byłoby na tyle dzisiejszego nagrania. Myślę, że do kwestii agrosharingu będę jeszcze wracał w kolejnych odcinkach. Nie udało mi się dronem polatać właśnie jak tam Łukasz. Fajnie nawet ten zestaw wygląda z siewnikiem. Także słuchajcie, działamy. Dobra, trzymajcie się i na razie.